Namaste. Bardzo mi miło powitać Cię na naszej 153. ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj pokonamy diabła z energią 3, czyli nie tylko błyskawicznie, nie tylko aktywnie poprzez dynamikę i szybkość, ale również poprzez energię cesarzowej. Mamy tutaj bowiem 153. spotkanie, 1 mag, 5 arcykapłan, 3 cesarzowa, 15 i 3. Energia Wenus. Energia piękna, miłości, stabilności, wyznaczania granic. Pomoże Ci siły mroku trzymać w potrzasku. Dzisiaj bowiem poznamy jedną z najważniejszych metod działania diabła, czyli energii negatywnych, a mianowicie okrucieństwo. Okrucieństwo względem samej siebie, samego siebie lub innych. I znów te energie w tym tygodniu i nawet teraz, gdy spotykamy się razem, są obecne w moim życiu. Bo przez cały ten czas dzieje się coś takiego niezbyt pięknego. I ciągle wystawiana jestem na próbę, czy nadal jestem kanałem kosmicznej miłości. Przeskakuję przeszkody, przeskakuję bariery, realizuję moje powołanie, idę do przodu. Czy też pozwolę na to, aby krwawe myśli względem mnie samej lub innych kierowały moim działaniem. I tak wyobraź sobie, dzisiaj jest kolejny dzień, gdzie stanęłam przed wyborem. Czy spotykamy się razem, czy też przełożę to spotkanie za tydzień, a może dwa. Dlaczego? Ponieważ jest czas wiosny, a czas wiosny to moment, w którym wszyscy wychodzą ze swoich jaskiń na zewnątrz i zaczynają się ruszać, działać i pracować. A że człowiek jest istotą, która zachowuje się niezwykle głośno, tak i przez cały ten tydzień. Samochody terenowe, jeepy, skutery, quady, motocykle i maszyny. Wszyscy wzięli sobie teraz jako cel, aby ścinać trawę. Od rana do wieczora. I wierz mi, dzisiaj wybrałam ten moment, połączyłam się z energią wyższą. Poprosiłam o to, aby wszystko było idealnie, żeby były tylko odgłosy natury, cisza, spokój, jak na końcu świata. Ale gdzie? W tym momencie, gdy zaczęłam z Tobą rozmawiać, nagle jeden z sąsiadów doszedł do wniosku, jakże jeszcze ten kawałeczek trawnika wymaga poprawy. I tak słyszysz te odgłosy w tle. I po raz kolejny zostałam wystawiona na próbę zgodnie z tematem naszego dzisiejszego spotkania, czyli krwawe myśli. Czy Maria nadal będzie kanałem kosmicznej miłości, czy też wyśle krwawe myśli w tym kierunku? No, to była spora próba, ale udało się. Nadal jestem kanałem kosmicznej miłości i wykorzystuję energię cesarzowej, aby trzymać diabła w ryzach. Zanim jednak przejdziemy do przesłań od siły wyższej na temat okrucieństwa, krwawych myśli względem samego siebie, samej siebie, wyrzutów sumienia i wszystkich takich negatywności, gdzie ranisz może sama siebie, samego siebie albo innych,